Witam Państwa na spotkaniu po projekcji filmu Inka zachowałam się jak trzeba w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego. Arkadiusz Gołębiewski jest z nami, jest nie tylko realizatorem, scenarzystą, ale również producentem tego filmu. Film miał swoją premierę 1 marca tego roku w kinie Luna, w Dzień Żołnierzy Wyklętych. I jak sądzę, będzie jeszcze nieraz pokazany przy różnych okazjach. Między innymi na festiwalu, którego trzeba trafu, Arek Gołębiewski jest również dyrektorem i założycielem, człowiek orkiestra, można powiedzieć. Festiwal, który odbędzie się w Gdyni od 24 do 26 września tego roku, czyli niepokorni wyklęci. Festiwal NNW, niepokorni, niezłomni wyklęci. I to jest festiwal filmów dokumentalnych w tym roku, już jest to kolejna 7. edycja. Tak, która wzbogacona jest również o dokument radiowy. Także jeżeli ktoś z Państwa będzie za 3 tygodnie na Wybrzeżu, to zapraszam także na ten festiwal. Na pewno będzie można zobaczyć dużo interesujących dokumentów. Jak co roku Arek robi uważną selekcję tego, co powstaje w Polsce, jeśli chodzi o filmy dokumentalne dotyczące właśnie tego okresu czy tych tematów. I zwykle są to projekcje wzbogacone o spotkania z autorami, czy też z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Centrum Kultury. Również władz miasta Gdynia, które bardzo ten festiwal wspierają. W tym roku wyjątkowo następuje takie polepszenie warunków pracy całej ekipy festiwalowej i widzów, bo festiwal będzie po raz pierwszy prezentowany w nowo otwartym Gdyńskim Centrum Festiwalowym, gdzie tydzień wcześniej nastąpi inauguracja tego miejsca na rzecz Festiwalu Filmów Fabularnych Polskich, po czym kolejną imprezą właśnie będzie Festiwal Arka. Zacznę może od pytania dotyczącego tego, w jaki sposób przygotowałeś się do tego filmu, w jaki sposób trwały prace, jak długo trwały prace dotyczące samej kwerendy archiwalnej i zbierania materiałów przed zdjęciami do filmu. Ja myślę, że realnie witam Państwa tutaj wszystkich, szczególnie pan Witold Mieszkowski, syn komandora Mieszkowskiego, ale pani Grażyna Chojecka jest też kuzynka Zapory. Cieszę się, bo tak by filmy, w których opowiadam, no, są, dotyczą również jakby rodzin tutaj między innymi naszych gości, więc się cieszę. Ja powiem, że film w jakiś sposób, on myślę, że powstał przez lata i też mam taki mały dyskomfort, że czy to jest na pewno ten film jest wersją, która już jest wersją ostateczną, która powstała w jakiś sposób potrzeby chwili, gdzie dostałem zaproszenie z pierwszego programu Telewizji Polskiej, dosłownie na 4 czy 3 tygodnie przed emisją filmu, żeby przygotował jakieś filmy odnoszące się do tematyki żołnierzy wyklętych. No tak, ale to trafiło na osobę, która jest przygotowana do tego typu wyzwań, tak, do tego typu zamówień, dlatego, bo przez lata gromadziłeś materiały dotyczące żołnierzy wyklętych. Stąd się bierze właśnie, że temat Inki jest takim tematem, który w jakiś sposób w jakiś czas się pojawiał i byłem otwarty na temat, jak na innych bohaterów związanym jakby z tą tematyką. I tak mi teraz taka mam refleksję, nie tyle osobistą, ale trochę też z odsłonięciem wczoraj pomnika, że 9 lat temu na przykład powstał pierwszy pomnik Inki, został właśnie wzniesiony dzięki staraniu Fundacji Pamiętamy, kiedy tutaj mamy dzielną przedstawicielkę, panią tutaj wiceprzewodniczącą Rady Miasta, ale Olgę Johan, która też współkieruje pracami Fundacji Pamiętamy, ale to wtedy właśnie środowiska Fundacji Pamiętamy wyrosłe z Ligi Republikańskiej, powstała inicjatywa jako jednego z pierwszych pomników, żeby wznieść właśnie w Narewce dla Inki. Na tyle to było, komplikowało się z moimi osobistymi planami, bo tego dnia był mój ślub. I co wybrałeś? No niestety jednym z niewielu jakby takich świąt tutaj odsłaniania tych pomników nie mogłem brać udział, a też i kilku kolegów też nie było na weselu, ponieważ musieli dalej służyć ojczyźnie, a nie tylko jakby tutaj kolegom. Więc taka moja refleksja, więc jakby z tym tematem Inki, który gdzieś ciągle jest. I potem w sposób naturalny, jakby kiedy rozpoczęły się prace ekshumacyjne na Łączce, więc wtedy ta praca i jakby taka moja gotowość do dokumentowania tych wszelkich prac była rzeczywiście bardziej wzmożona. Tak się złożyło też, że
Profesor Szwagrzyk rozpoczął prace ekshumacyjne na gdańskim cmentarzu. Kolejne prace w momencie, kiedy zaczynał się niemal festiwal, poprzednia edycja festiwalu. I też moja kamera tam była. Marcin Wikło, który tutaj z nami też jest na sali, wtedy też uczestniczył, był na tych zdjęciach i też ma swój tutaj mały wkład, a może i duży wkład. Także to powstawało tak trochę, gromadziłem ten materiał nie tylko jaką zgłębiając wiedzę o Ince, ale tak naprawdę też dokumentowałem te tak zwane zdjęcia uciekające, więc gdybym pewnie wtedy nie zaryzykował, gdybym nie wysłał dzień wcześniej kamery, która pojechała i dokumentowała to wszystko. Potem również podczas festiwalu towarzyszyła pracą profesora Szwagrzyka, to pewnie nie byłoby tych zdjęć uciekających, tych właśnie dokumentujących jakby pracę profesora Szwagrzyka i ten moment, kiedy ciało Inki zostało jakby no powiedzmy zlokalizowane i dużym prawdopodobieństwem, że można mówić, że to została wtedy, już było pewne, tak na 90%, bo jeśli się mówi, że został ząb mleczny i tak dalej, mężczyzna starszy, młoda kobieta i to jedyna kobieta, która była zastrzelona i to była akurat Inka, to było duże prawdopodobieństwo, ale tak długo trzeba było czekać. Znam metodę twojej pracy, to znaczy, że angażujesz własne środki, własną energię, własny czas po to, żeby dokumentować właśnie takie działania, które jeśli nie zostaną zarejestrowane dzisiaj, to gdzieś nam uciekną, stąd nazwa zdjęcia uciekające. Ale dlaczego to zawsze musi wyglądać tak samo? Czy to przy okazji filmu o Łączce, czy przy okazji filmu o Ince? Dlaczego nie ma nad twoimi aktywnościami roztoczonego takiego parasola państwowego mecenatu? Tylko za każdym razem słyszę tę samą historię, że no, przez lata pracowałem nad jakimś tematem, w pewnym momencie ktoś w telewizji się obudził, zamówił mnie film na za 3 tygodnie. W związku z tym ja z tego, co mam, zmontowałem po nocach film, który wam dzisiaj prezentuję. To za chwilę przejdziemy do dalszej kwestii, ale teraz proszę o odpowiedź na te pytania. Tak, rzeczywiście tak jest. Nie jestem osobą, która się jakby lubi uskarżać, a więc uważam, że z takiej niezależności, z tego takiego bezradności zrobiłem wartość pewno, że to stało się trochę taką siłą tego, że taka niemoc instytucji państwowych w jakiś sposób wymusiła oddolnie, że trzeba tematy brać w swoje ręce i nie należy oglądać. Dokąd się oglądaliśmy, oglądałem się, że dana instytucja mi pomoże, czy to przy projekcie festiwalu, czy przy danym filmie, to możemy sobie tak czekać z roku na rok, z roku na rok, tematy przechodzą, osoby umierają i tak naprawdę nie ma. Więc kiedy dojrzałem do tego, że po prostu nie ma co się użalać, tylko należy kupić kiedyś kamerę H8, potem Mini DV i należy to realizować. Myślę, że tak też jest rzecz, która takiej niezależności trochę się też nauczyłem, podpatrywałem od moich kolegów, którzy tak naprawdę wprowadzili mnie powiedzmy w duże kino, kiedy pokazywałem filmy na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni jako operator, autozdjęć do filmów i wtedy to właśnie koledzy, którzy przyjechali po latach z emigracji, Lech Mackiewicz, Venanty Nosul, aktorzy, którzy odnieśli sukces w Australii, stwierdzili, że w latach 90. wrócą do Polski i w tej Polsce będą po prostu normalnie robić filmy, duże filmy, więc po prostu można to robić. No i się okazało, że rzeczywiście zrobiliśmy jeden film, drugi film, oni wcześniej zrobili przede mną pierwszy film Rozwód odrobina szczęścia w miłości, gdzie jako montażysta Jarek Barzan montował, taka numer jeden dzisiaj persona w świecie montażu. No i pokazali mi, że nie trzeba się bać, tylko po prostu trzeba brać kamerę Betę, Mini DV, zwoływać przyjaciół, znajomych i można robić duży, profesjonalny film, który może być pokazywany w konkursie filmów fabularnych. Jednak to też pokazało doświadczenia nabyte z nim, pokazało, że jednak to wszystko, ta energia, chęć realizowania jednak jest zbyt słaba, żeby się przebić przez ten kordon układów zasiedziałego towarzystwa, tych, można powiedzieć, jakichś korporacji filmowych, małych studiów filmowych, znaczy polskiego środowiska filmowego, które jakby nie dopuszcza niezależnego myślenia, niezależnego realizacji. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę w innym miejscu. Rynek jakby wymusił to wszystko, ale myślę, że wtedy były początki rodzenia się takiej niezależności. No tak, ale w tej chwili
chwili sytuacja wygląda tak, że rocznie powstaje około 50 filmów dokumentalnych w Polsce, to już na profesjonalnym poziomie, z czego część z nich jest przynajmniej wsparta przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. To jest kwota na poziomie 10 milionów złotych, która jest dzielona pomiędzy te 50 produkcji. Jakie jest twoje doświadczenie takiego aplikowania o pieniądze publiczne, czy to w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, czy w Telewizji Polskiej, czy w Narodowym Centrum Kultury? Znaczy też do końca nie chcę się użalać i takiej ofiary siebie robić, ponieważ znając sytuację, jaka panuje, przez to, że przez lata jakby byłem w świecie publicystyki, bo współrealizowałem przez lata program Warto Rozmawiać, więc potrafię dosyć rozpoznawać te mechanizmy, co można w danym momencie, w danej instytucji projekt przeforsować czy nie przeforsować. I wcześniej zrealizowaliśmy między innymi film Historia Kowalskiej, który dzięki staraniom bardzo producenckim Maszka Pawlickiego w sumie własnym takim niezależnym sumptem realizacyjnym udało nam się ten film doprowadzić do takiej formuły, jaką ona jest. I to była męka po prostu. Wydawało się przez temat, który jest takim dosyć samograjem. Powiem, że to jest film Historia Kowalskiej o Polakach, którzy ginęli ratując Żydów. Tak? Czyli jedni nazywają, że to jest film fabularny, drudzy mówią, że film dokumentalny z mocno rozbudowanymi wątkami fabularnymi. No, my raczej rzeczywiście się tutaj pracujemy, że to jest jakby taki dokument fabularyzowany. Ale wiedząc, że są takie problemy, więc raz złożyłem na film o Krzysztofie Klęczonie do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i gdzie się odbiłem. I tak naprawdę nie tracę czasu na to, żeby składać kolejny projekt, ponieważ wiem, żeby złożyć to trzeba mnóstwo czasu, mnóstwo ponieść środków i wyczuwając klimat na tematy, jakich rozdają, więc stwierdzam, że jeśli ja się nie zabiorę za to i sam nie zrobię tego projektu, to będę czekał, aż jedna komisja, druga komisja i tak naprawdę film nie zostanie, nie powstanie, tak? Bo będę czekał, aż ucieka, więc stąd się bierze taka troszeczkę zamknięty, taka uliczka, że przejmując temat w swoje ręce, troszeczkę jakby odpuszczam tym instytucjom, które były, ale no przyznam się, że przy festiwalu filmów tych dokumentalnych, który realizuję, przy tych projektach, to naprawdę przy tym festiwalu filmów dokumentalnych teraz złożyliśmy, aplikowaliśmy chyba w 9 czy 10 miejsc środki instytucji państwowych i wszędzie się odbiliśmy. Nie na zasadzie, że źle złożyliśmy projekt, tylko dlatego, że dostaliśmy zbyt mało punktów. W związku z czym to wszystko pokazuje, żeby składać te wnioski, trzeba ponieść przez kilka miesięcy stałe koszty utrzymania osoby, która musi ciągle pisać, aplikować, ponieważ nie można zdać się na to, że ktoś życzliwie jako wolontariat napisze ten wniosek, ponieważ to są zbyt rozbudowane rzeczy, zbyt profesjonalne, więc naprawdę trzeba się obracać, jakby to przygotowywać na dużym profesjonalnym poziomie. Dlatego uważam, że tkwi tu taki problem, że te dotacje dostają z jednej strony tematy, które raczej są takim powiedzmy słuszne w temacie, ale też i są dobrze przygotowane od strony takiej właśnie merytorycznej. A żeby przygotować to rzeczywiście my jako niezależni producenci musimy bardzo dobrze się przygotować do tego. Musimy zainwestować konkretne pieniądze w napisanie tego projektu i to też wymaga później jakiegoś tam lobbyingu, różnych rzeczy, gdzie większość widzę tych filmów, które zostaje przesłane na festiwal jest jednak robiona tego z takiej oddolnej potrzeby zrealizowania tego tematu. Sprawiają się filmy wspierane przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Chyba w tym roku chyba jest takie 4 takie produkcje są. Nie wiem jakimi kwotami o kobietach, powiedzmy więźniarkach z okresu Solidarności. Widać, że to jest duży budżet. Nie wiem jaki, ale też od razu się pojawiają, że to jest duży producent, znany producent, znany reżyser i wtedy te filmy są, mają inną siłę przebicia. No ale jakby reasumując, mówię to, że to środowisko powiedzmy nasze, które odnosi te podolskie historii najnowsze, czy do tematów takich, które są niechętnie podejmowane przez takie mainstreamowe media, też musi mieć taką świadomość, że te projekty muszą być dobrze napisane, dobrze złożone i musi być ta cała machina właśnie producencka. I tu po prostu niestety jest ta niemoc nasza, która jesteśmy w stanie znaleźć temat, dotrzeć do świadków, ale jeśli przychodzi do pozyskania producenta, tego, który za nas to wykona, już jest z tym problem.
No tak, tutaj dochodzimy do też kolejnej specyfiki polskiego rynku filmowego. Mianowicie, jeżeli zrobi się jakiś film, tak jak ty zrobiłeś film o Ince czy film o rodzinie Kowalskich i on jest nawet zrobiony w niewielkim budżecie i ograniczony ma dystrybucję do tego typu pokazów jak nasz dzisiejszy, to właściwie to zamyka drogę do tego, żeby aplikować o film już o dużym budżecie oparty na tym samym temacie czy opowiadający tę samą historię o tych samych bohaterach. Tak, oczywiście, no, żeby przekonać Komisję Państwowej Instytucji Filmowym, no to trzeba oczywiście udokumentować jakiś przyzwoity dorobek. Ja powiedzmy, myślę, że w jakiś sposób tym kilkoma filmami miałbym się czym jakby tutaj udokumentować, ale myślę, że wielu twórców, którzy zaczynają, tak naprawdę nie przejdą właśnie między innymi tego etapu, tak, tego, żeby nie zyskają na tyle zaufania od komisji, że oni są w stanie sprostać temu zadaniu. Ale jest jeszcze taka rzecz generalnie, dlaczego się nie bierzemy za te tematy, między innymi, bo znam doskonale jakby środowisko tego, powiedzmy można w cudzysłowie tego świata kinowego, filmowego przez duże F czy EK i tak dalej, którzy twierdzą, że te tematy, którym poruszamy, to jest jakaś, nie jest to przeznaczone do końca, co powinno się zajmować sztuka filmowa. Że sztuka filmowa oczywiście to jest opowiadanie językiem filmowym, ale nie jest to kino, że nie jest to sztuka. Najlepszym przykładem jest jakby festiwal filmów w Krakowie, tak, które filmy, żeby czy generalnie zepchnięcie tego tematu najlepiej do jakiejś edukacji, do właśnie takich rzeczy, które są publicystyka, edukacja, jakieś doraźne rzeczy, ale nie jest to film. Żeby to był film, to musi być film. No i po prostu znamy też przykłady, że no powstaje mnóstwo gniotów, gdzie z byle czego udaje się, że się robi film, a opowiadanie, grzebanie się bardzo w tych ważnych rzeczach naszej polskiej historii najnowszej uważa się, że to jest właśnie jakaś taka rzecz edukacyjna. Jak edukacyjna, to wystarczy, jak komuś damy 15 tysięcy złotych i po prostu się nie się cieszy, żeby ten film powstał. No i to takie jest błędne koło, które sprawia, że powstają takie okazjonalne produkcje. Czy wiemy coś o planach wyprodukowania filmu fabularnego opartego na historii Inki? Nie słyszałem i też nie ukrywam, że przy tym filmie, czy powiem tak, że nie słyszałem, jakby odpowiadając wprost, żeby powstał ten temat. Myślę, że wiatr zmian, który powiał po wyborach prezydenckich i teraz zapowiada się jesienią, myślę, że sprawi, że tych scenariuszy znacznie się więcej pojawi i producenci, którzy produkowali w tej chwili na najróżniejsze, zupełnie inne filmy opowiadające inny temat historii, oni się za ten tematy wezmą, bo zwyczajnie to będzie rynkowe i też oni dostaną pewnie te pieniądze, a nie te osoby, które zawsze, jak mówisz, po nocach gdzieś montujemy i realizujemy. Ale ja powiedziawszy, że zbierałem ten materiał i nadal zbieram towarzysze pracy czy profesora Szwagrzyka, czy doktora Osowskiego i śledzę, co się dzieje, bo uważam, że to jest jakby taką istotną rzeczą, że trzeba to mieć i nie do końca myślę, że to musi powstać o tym film czy o tym. Po prostu wiem, że coś się może za 3-4 lata wydarzyć, te materiały będą po prostu absolutnie bezcenne. Ale nie ukrywam, że moja praca przy filmie Kwatera E, Dzieci Kwatery E, miał powstać trzecia część i czwarta część tego filmu i powiedziawszy, że w jakiś sposób pracuję, ale to jest tak trudny temat, że tak naprawdę moja wrażliwość była na tyle nasycona, że uważałem, że muszę odpocząć. I wcale nie brałem się za ten film o Ince, który mam film zrobić. I on po prostu zgromadziłem i jest. Ale znów jakby zaproszenie z telewizji, żeby to zrobić, to zupełnie mi to nie pasowało, bo miałem wtedy wyjazd i do Chicago i mało czasu, więc ale jednak no i 30 minut to też jest taki, ten film ma format 30-minutowy, więc też jest taki dylemat, jaki ten film trzeba zrobić, prawda? Że to nie jest ten film, którym, jak mówisz, można później się dokumentować i że się zrobiło duży film, który można wpuścić w jakąś szerszą dystrybucję, tylko się robi tak do końca 30 minut, jakaś znów wciskani jesteśmy w jakąś taką działkę edukacyjną rzecz i teraz trzeba myśleć, jak ten temat złamać, zrobić, żeby te 30 minut było właśnie dedykowane do jakiegoś widza, takiego, który to jest ten format taki, żeby nie znudzić. No i tak ten film powstał, który raczej jest takim filmem, który starałem się, żeby to dedykować dla młodego pokolenia i to pod format lekcji, godziny lekcyjnej, skoro ma 45 minut, 30 minut, 5 minut na prowadzenie, film, po jeszcze wybrzmienie tego filmu i tak szukam i tak próbuję składać te różne klocki w tym filmie, żeby tak złamać, aczkolwiek jest to taka rzecz, którą
czekałem, że ten film Inka, czy o innych osobach, naprawdę zabiorą się inne osoby, które będą robiły. No siedzi pan Witold Mieszkowski, jesteśmy dawno posłowie, że będziemy robić filmy o imponującej postaci w ogóle marynarzy, tych komandorów, czy postaci, no ale no, po prostu no, czekam, że ktoś zrobi. No i widzę, że trzeba będzie samemu znów zrobić, tak, bo nie będzie. I to jest taka odpowiedź na to, czy jacyś reżyserzy się biorą, czy za film. Pewnie z czasem, jak powie wiatr zmian i będzie, no to pewnie będę robić osoby, które wcześniej robiły tam Urbanie, dzisiaj zrobię o Ince. No, tak to znaczy, ja myślę, że ta formuła edukacyjna, o której mówisz, a w którą nie chcesz być tak wpychany, jest też bardzo istotna, jeśli chodzi o odbiór przez młode pokolenie, bo w twoim filmie jest pokazany ten moment, kiedy dzieci z gimnazjum czy z liceum oglądają ten spektakl teatru telewizji pani Zmar Koczanowicz, oparty na scenariuszu Wojciecha Tomczyka Inka 1946. Czy wreszcie słyszymy piosenki wykonywane przez Darka Malejonka i skupione wokół niego dziewczyny, wykonawczynie, kobiety, które śpiewają o Ince dziś. Okazało się, że Inka trafia w taki popkulturowy obieg, staje się bohaterką piosenek, jest też noszona na koszulkach. Jakie ty miałeś sygnały ze strony młodych widzów po pokazach tego filmu? Znaczy przede wszystkim takie komplementy, że ten film rzeczywiście młodzi widzą, jak sala, tak samo jak dzisiaj było, że jest cisza, tak? To jest jakby rzeczywiście, ja ten dom miałem cykl takich pokazów rzeczywiście w różnych miastach w Polsce, między innymi właśnie dla szkół, i na tych wszystkich pokazach jest cisza. To znaczy, że ten film jest na tyle przejmujący, ważny, że telefony są wyciszone, nie ma SMS-ów, nie ma dzwonków, że ludzie oglądają, więc to jest... W dyskusjach szerszych to trudno określać, ponieważ no, ta młodzież, zawsze brakuje tego czasu, żeby szerzej opowiadać, żeby się na ten temat otworzyć, podyskutować, więc myślę, że no, ciężko mi powiedzieć, że ktoś jest tematem po filmie, jest jakaś inicjatywa, która powiedzmy zaczyna się upowszechnianie, czy inki. Myślę, że to jest. Także te filmy, gdzie są pokazywane, to one co trafiają na ten grunt, gdzie w jakiś sposób szkoła czy dane miasto jest przygotowane na to. I na tych pokazach wiele już nie trzeba dodawać, tak? O tym, i wszyscy doskonale jakby odczytują te różne zabiegi, o których ty mówisz, że tam jest statek właśnie polkowski, że tam jest dziewczyny z projektu Darka Malejonka, czy Lilu, które mam ranto śpiewa, czy te różne zabiegi, ale też jakby ukłon w to, że przy tym projekcie jakby nie zapomnieliśmy, zapomniałem o tym pokoleniu właśnie, które odchodzi. Skoro nie miałem Inki, to chciałem, żeby ktoś za Inkę się wypowiedział, więc tak pani Otwinowska, czy pani Lidia Lwow-Eberle, to jest jakby taki głos pokolenia Inki, które były, więc tak to szukałem, żeby to wszystko jakby skomponować. Myślę, że to jest dobrze i to jest jakby bardzo dobrze czytane, także to ten film nie nudzi, i Tadeusz Szyma, wiem, że się komplementował bardzo tymi zabiegami graficznymi, bo też jest dużym wyzwaniem, w jaki sposób to naszą ikonografię, której nie ma wiele, jak ją pokazać, żeby nie była taka właśnie paździerzowa na wprost, tylko żeby rzeczywiście coś się działo, więc to też jak zostało te plamy, wydobywanie z plam, to też jak zostało jakby w tych rozmowach, zawsze jest to gdzieś doceniane, że ten temat nie tylko robiony jest jakby, że słuszny, ale że jednak jakieś zabiegi takie powiedzmy artystyczne są tam popełnione, które jakby ułatwiają odebrać jakby cały przekaz, który zostawiła nam Inka. Inka jest taką piękną i czystą postacią, że właściwie chciałbym cię zapytać, czy ty, zajmując się przez tyle lat tematem żołnierzy wyklętych, trafiałeś na podobne postaci? Czy ona jest kimś wyjątkowym, czy to po prostu był taki rys pokolenia? Myślę, że to jest jakby rys pokolenia. Myślę, że to nie ma jakiejś, że rzeczywiście całe życie, droga życiowa, nie tylko jej, ale i rodziny, jest takim pokazaniem pokolenia, które rzeczywiście możemy czerpać wzorce, ale taki z modelu rodziny. Ojciec, matka, gdzie tak profesor Otwinowska mówiła, że dla nich wychowany w drugiej RP było czymś oczywistym, że to było takie wyssane, że to było
nie było dyskusji takiej i myślę, że to też jest cenne i myślę, że w tym duchu pokazywanie tej Inki jest takim właśnie bardzo uniwersalnym takim portretem jednej z tysiąca, z tysięcy młodych kobiet, młodych ludzi, którzy nie wahali się w tamtych czasach przed podjęciem decyzji, co należy robić. Tym bardziej rzeczywiście przy tej Ince jest to, że no tak jak profesor tutaj Piotr Niwiński mówi, że nie miała wielkiego wyboru, ja myślę, że ten wybór jednak ona miała, tak, ponieważ ona przeniosła się jej rodzina do Grajewa, ona podjęła pracę, oczywiście były jakieś tam próby aresztowania, ale myślę, że to było bardzo takie świadome jej pójście do lasu i podjęcie właśnie działalności podziemi niepodległościowym, a potem też taka jednoznaczna decyzja po bardzo krótkim, a brutalnym śledztwie, że trzeba po prostu się zachować właśnie jak trzeba i to myślę, że bardzo wkurzyło jakby tych ubeków, że po prostu tak brutalnie ją traktowali i ją tak dosyć szybko zamordowali. Myślę, że gdyby była w Warszawie, to myślę, że taki surowy los by jej nie spotkał. Myślę, że tam brak takiego profesjonalizmu, a większość takiej emocji sprawiła, że jakiś chciał się jeden czy drugi wykazać i młodą gówniarę na tyle, tak się wyrażę brzydko, skarcić. I myślę, ale to też pokazuje, że w tych, jak śledzi się różne postaci, rzeczywiście wiele jest osób dramatycznych, i niemal każda z tych osób jakby zasługuje na realizację filmów, ale no więcej rzeczywiście jak w Soczewce pokazane i pokolenie, ale i ta dom rodziny, z którego pochodziła, dla których ojczyzna był oczywiście takim oczywistym, jak to widzimy. No, ojciec podczas pierwszego Sowieta wywieziono, matka mimo, że ma dzieci, dalej konspiracja antyniemiecka też zostaje zgładzony. No, i to też jakby no, porusza, nie rzeczywiście, że tu mamy Sowietów, jednego okupanta, drugiego okupanta i potem właśnie żyć dziewczyny. Ale też w tym filmie nie jest to wygrane, ponieważ to zabrakło mi czasu, ale tak naprawdę i moja wiedza była trochę zbyt mała na okres, na tym ekspresowy okres realizacji zdjęć do filmu, ponieważ okazało się, że wszyscy mówimy o Ince, a tak naprawdę jest strasznie ciężko namierzyć rodzinę Inki, tak? Było wiadomo, że żyje ktoś w Szczecinie, że jest córka siostry Inki, ale dostęp był bardzo, no musiałem rzeczywiście używać jakichś najróżniejszych swoich wpływów, żeby się nawet nie do tej córki, tylko do córki, czyli do wnuczki siostry Inki, żeby się jakby z nią i to też poprzez właśnie córkę Lidii Lwów-Eberle jakby ten kontakt złapałem, ale nie przez Instytut Pamięci Narodowej czy jakieś inne formy, że okazało się, że nie ma rodziny. Tak na ten etap było, że tej rodziny naprawdę nie ma. Po czym dopiero, kiedy 1 marca okazało się, że tej rodziny jest więcej, że dużo żyje osób, kilka osób żyje w Ełku, że żyje wujek Inki, który był tylko 2 lata chyba starszy od Inki i razem z nią się wychowywał, że on mieszka w tym w Ełku, że jedna siostra właśnie osiadła w Szczecinie i miała powiedzmy córkę, która jest w tej chwili gdzieś w Szwecji czy w Danii, jest architektem i też nie mogła przyjechać, a druga córka musiała wyjechać z rodziną do Los Angeles i tam w Stanach mieszka. No i to taka jest wiedza, która dopiero jakby identyfikacja i cały szum medialny sprawił, że ta rodzina trzeba się odnalazła. Także też na festiwalu teraz, kiedy będzie wiele atrakcji, między innymi stylizacje modowe, taka nowa rzecz kierowana do młodych ludzi. Jedną z jurorek właśnie będzie kuzynka Inki, pani, która na co dzień uczy języka angielskiego w Poznaniu, właśnie wnuczka tego wujka. Jak się okazuje, że ta rodzina dosyć sporo o tej Ince wie. Więc ta moja wiedza po zrealizowaniu tego filmu, po premierze 1 marca jest tak dopiero powiększa się, poszerza się i myślę, że też jest to dobrym punktem wyjścia do zrobienia szerszego filmu, który
Aczkolwiek nie wiem, czy rzeczywiście jest w tej chwili taka potrzeba, żeby robić na chwilę obecną film o Ince. Myślę, że od strony komercyjnej jest to dosyć nośne i dosyć środki można byłoby łatwiej dostać, ale znowu przy ilości tematów, które są, uważam, że trzeba robić kolejny temat, który jeszcze jest nieopowiedziany. No. Świeżo odsłonięty kolejny pomnik Inki. Jak odbierasz formę tego pomnika? Znaczy, nie odrobiłem zaległości, ale wiem, że były kontrowersje w związku z tym pomnikiem, ale jak mówię, no, nie byłem wczoraj na tym odsłonięciu. Wiem, że miał być pokaz filmu jako jedna z imprez towarzyszących, ale sprawy rodziny mi nie pozwoliły, ale z tego, co rozmawiałem z jednym z księży, który zaangażowanych mocno w ten projekt, właśnie opowiadał mi jakieś niuanse, których do tej pory nie słyszałem, że Rada Miasta Gdańska chyba tymczasowo wydała projekt zezwalający na to formę, tak? Że to jest jakaś dziwna w ogóle jakaś rzecz, nie rozumiem, o co tam do końca chodzi, że pomnik został na terenie Salezjanów chyba tak odsłonięty, ale forma, która jest pomnik przybrał, jest tymczasowo wydał jakiś konserwator, czy tam miejski projektant. Tak to jest? Tak, no także, także przepraszam, że wszystkiego nie wiem, ale tak to bywa. No, więc to dziwne dla mnie jest, więc nie mogę się do tego odnieść. Uważam, że każda forma upamiętniania jest jakby ważna i no tak, no aczkolwiek no myślę, że, ale nie chcę oceniać, czy to dobry, czy niedobry projekt. Znaczy, jeśli już miałbym to coś gdybać i zastanawiać się, bo skoro został odsłonięty, to znaczy, że zostało jakieś tam wydane, zostało pozwolenie i nie rozumiem, co to ma być tymczasowo, ale uważam, że to jest trochę tak jak przy realizacji filmów, także sam temat to jeszcze nie jest filmów. Tak samo i przy budowie pomników, także sama idea wybudowania pomnika upamiętniania, jednak to jeszcze nie jest wszystko. Mamy na przykładzie chociażby kontrowersji, które budzą nam z Panteonem, prawda? Czyli był konkurs przeprowadzony raz, potem kolejny raz i to, co powstało, jest rzeczą, która dzieli. Tak? Czyli jest to rzecz, która ma upamiętniać w różny sposób naszych bohaterów. Uważam, że powinna być na tyle wypracowana, że powinna sprostać wielu wyzwaniom, nie tylko słuszności, ale też i ponadczasowości i też jak film zrobimy raz film, to kolejnego filmu po raz kolejny szybko nie zrobimy. Tak samo jest z pomnikiem. Tak, Inka, jak już rozmawialiśmy o tym kilka minut temu, jest taką postacią jasną i bez skazy. Co wobec tego powoduje te kontrowersje dzisiaj w Polsce w roku 2015, jeśli chodzi o Inkę? Co jest przyczyną kontrowersji związanych z Inką? No bo okazuje się, że i pomnik jest kontrowersyjny i twój film powstał z trudem. Dlaczego jej postać dzisiaj budzi kontrowersję? Nie powiem, że powstał w jakiś sposób z trudem. Myślę, że nie oceniałbym tego, że z trudem. No to, że po prostu przycisnąłem gazu i go zrealizowałem w takim ekspresowym tempie i to tak naprawdę efekt tego, że zaproszenie, nie chciałem zmarnować tego czasu antenowego, które było dedykowane, bo tak to odbieram, że jeśli 1 marca w dosyć dobrym czasie antenowym jest możliwość pokazania kawałek ważnego tematu, to uważam, że trzeba wykorzystać to i mimo, że jak większość moich filmów, ten film również jakby nie był produkowany przez telewizję, tylko był na zasadzie licencji, co też jest jakby ważną rzeczą, taką, którą widzę, że coraz częściej twórcy jakby próbują to wykorzystać, tak, żeby prawa do filmu zostawać przy sobie, tak, ponieważ raz może być film pokazany o pierwszej w nocy i to koniec jego żywota jest, prawda, więc to jest ważne, żeby móc pokazywać na takich pokazach, można puszczać w internet, użyczać licencji innym stacjom, dawać do szkół i tak naprawdę ja decyduję o tym filmie, więc to jest no więc to za coś. Oczywiście nie mamy tego szerokiego finansowania, ale dzięki temu film jest rzeczywiście wolny i on może nie ma tych mnóstwo tych różnych barier takich prawnych, więc dzięki temu może być szeroko pokazywany. Ja myślę, że jest to podstawowy taki problem, no jak mamy cały czas, no dlaczego
Jeszcze te kontrowersje cały czas, to przecież mieliśmy chociażby sprawa Lalka nie tak dawno. Cieszyliśmy się wszyscy. Pamiętam właśnie Marcina Wikło tutaj publikację, sam był i robił materiał o nadaniu imienia ulicy, dużo powiedziane ulicy imienia Józefa Franczaka, Lelusia, Lalka, na obrzeżach, wręcz peryferie już Lublina. I się okazało, że mimo odsłonięcia okazało się, że trzeba zgodę cofnąć, ponieważ nie zostały dopełnione jakieś procedury, bo jest 6 czy 7 lokatorów, którzy nie dostali chyba odpowiedniego wyrazili zgody. Słucham? Zawiadomienia, jakieś bzdury. No więc po prostu taka jest rzeczy, że ta tematyka jest trudna. Ja mogę, kilka dni temu byłem w górach, odwiedziłem między innymi Andrzeja Dziubka, który pracuje nad pięknymi rzeźbami, ale również odwiedziłem Józefa Kurasia, który buduje w Gorcach dosłownie 5-6 minut samochodem mniej więcej od Waxmundu wspaniałe obozowisko, gdzie będzie można już za kilka miesięcy. No i ten Jan Kuraś, kuzyn Ognia, no opowiada, że po prostu nie może zrozumieć, na czym to polega, że co by się nie działo, czy pada deszcz, czy świeci słońce, to wszystko jest na tego ognia, co by nie było. I zawiść sąsiedzka jest okrutna i to jest jakby, mimo że ten biedny Jan Kuraś mówi, że jego ojciec zakładał spółdzielczość, zakładał szkołę, zakładał, no, był jednym z dwóch osób śmiatych tam w tym, tych wysiemiennych w tym Waxmundzie, że ogień stracił całą swoją rodzinę, dziecko i tak dalej, dawał wolność, to nadal w tym Waxmundzie jest takie przekonanie, że wszystko co złe to jest jakby ten ogień tam zrobił. Więc myślę, że to ilość tej propagandy, która była nam przez lata serwowana, że wiele, no pewnie też, no tak można mówić sobie w tym miejscu, resortowych dzieci, które jakby dzisiaj nadal jakby posługują się tym przekazem medialnym, tym innym rzeczach, no jakby no jednak są mocno osadzone w różny sposób jakby w tym kłamstwie, w którym się wychowali i z nieznanych do końca nam, normalnie myślącym osobom, jakby tkwią w tym takim zakłamaniu, jakimś wymyślonym świecie. No i tak sobie uważają, tak było, jak właśnie ich rodzice opowiadali, jak tak zwane autorytety publikowały. I myślę, że ciągle to jest ciężka praca nas wszystkich, żeby zmieniać tą mentalność. No właśnie, już nie mówię urzędników, wydawców, nauczycieli, ale też takich przysłowiowych Kowalskich, którzy no, za każdy deszcz obwiniają tego ognia biednego, że to przez niego pada, no, że świeci słońce. No tak, ale to myślę, że stąd biorą się właśnie te kontrowersje dotyczące Inki, że ona jest do dziś bardzo niewygodna jako postać, która burzy ten mit założycielski Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tak, to co profesor tutaj Niwiński mówił, tak, co też nie ukrywam, że w jakiś sposób wygrałem ten motyw, prawda, że to co w aktach jest mocno udokumentowane, w jaki sposób milicjanci, którzy mieli, czy tam żołnierze KBW, którzy mieli po prostu oczerniać w procesie, no jednoznacznie zeznawali nie tak, jak oni sobie tego życzyli. Także to nie jest wymysł o tym tamowaniu tego krwotoku, tylko po prostu jest to zapisane w zeznaniach właśnie żołnierza KBW, czy tam milicjanta, już nie pamiętam. No tak było. No i myślę, że takie przekazy są groźne, bo właśnie jak mówisz, one są, zadają kłam tam takim propagandzie właśnie, tym przekazom ustnych, że każdy w każdym tam małym i większym miejscowości wie swoje. Wszyscy chcieliby, żeby ich bliscy byli żołnierzami AK, opozycjonistami, no ale przecież takich jak właśnie między innymi Inka, a chociażby też widzimy tutaj sędziego Johana, który miał odwagę jeździć w czasie opozycji po małych miastach powiatowych, bronić opozycjonistów, było niewielu. No a dzisiaj wszyscy byśmy chcieli być tymi spadkobiercami tego wielkiego ruchu Solidarności. No i tak to jest.
Oczywiście, żeby robić film fabularny, jakby to film dokumentalny jest, jak mówiłem, ma określony format 30-minutowy, który wymusza, dla kogo ten film robię. Więc jakby tutaj w jakiś sposób się wytłumaczyłem, że film robiony 30 minut, więc jego odbiorca musi być właśnie widz młody. A jak młody, to muszę używać jakichś środków właśnie takich wyrazów, żeby on był, dotarł do tego młodego, ale też jakby nie, jednak nie pomijać tego widza starszego, więc próba pogodzenia pewnych rzeczy, ale to jest jakaś taka oczywiście forma właśnie nadrabiania tej lat historii. Mało tego. Dla nas to jest taka rzecz ważna też, która ciągle stoimy w blokach i nie możemy za mocno ruszyć dalej, że każdy film, który niemal realizujemy, ja powiedzmy w tym roku minęło 10 lat, jak robiłem pierwszy film o Zygmuncie Błażejewiczu, o spotkaniu Rozbity Kamień. I pamiętam, to jest to samo, tak? Dlaczego za mało jest tego backgroundu, tego tła historycznego? Dlaczego nie powiedziałem tego, nie ma tego? Więc ciągle się oczekuje, że jesteśmy na takim etapie nadrabiania tych braków historycznych, że się oczekuje, że my jednym filmem po prostu nadrobimy za wszystkich, za nauczycieli, za dziennikarzy, publicystów, polityków i wszystkich, tak? Że tym jednym filmie. Słucham? Też i powiem tak dalej, więc za wszystkich trzeba. No, a film niestety ma swoją formę i niestety, no, żebyśmy nie ziewali, by nie byli zanudzani i na klęczkach oglądali tego filmu, no to po prostu no, to trzeba jednak opowiadać no, na innym formie i trzeba używać tych środków filmowych, dramaturgii, żeby ten film był. No i teraz to jest duże wyzwanie. No. Większość filmów, które przychodzą na festiwal, rzeczywiście są podejmowane tematy bardzo ważne, co cieszy nas bardzo, że są to tematy, które szczerze zupełnie nie były w większości, myślę, nam znane i te małe środowiska z Kraśnika, Świdnika, innych z Głogowa, różnych małych miejscowości, one są opowiadane, wyciągane, różne indywidualne historie i one tworzą tak naprawdę bogactwo tego, co na tym festiwalu można zobaczyć. Jednak no, brak tego doświadczenia i chęć, jeśli już robią ten film, to muszą opowiedzieć o wszystkim i ten film później trwa 60-70 minut, a nawet jeden był zrobiony, właśnie ten najbardziej profesjonalny, chyba 108 minut. No to nie wiem, kto w dzisiejszych czasach pozwoli sobie, żeby narobić filmu o kobietach Solidarności na ponad 100 minut. No do kin to nie wejdzie. Projekcja też format takim nie jest to telewizyjny, w związku z czym nie będzie mieścił się w grafiku telewizyjnym i z góry on jest skazany na niepowodzenie, więc to też jest taką dużą odpowiedzialnością z naszej strony. Jeśli robimy ten film, to nie tylko, że musimy ten film zrobić od strony realizacyjnej ciekawie, zawrzeć te wszystkie rzeczy, żeby był ciekawie opowiedziany, ale również nie pomijał i nie fałszował tej historii, co też często nie z woli, nawet może często tak zamierzonej twórcy jest to realizowane, ale może z braku właśnie doświadczenia lub zachwycenia się jakimś tematem, że idzie w jakąś uliczkę w bok, która dysproporcje robi pokazywaniu tych relacji, może zafałszować tą historię, nawet nieświadomie. Ale też musimy mieć taką świadomość, że jeśli robimy o tym temacie, to musi ten film żyć. No i więc ja tak nie ukrywam, że odpuszczając te nieraz może takie zakusy, żeby robić film bardziej kreacyjny, artystyczny, wybieram taką to drogę, że ten film przede wszystkim musi służyć widzowi i czy to ma format tematowi, tak? Jeśli ten 30-minutowy format, to dzięki temu on ciągle będzie powtarzany w jednym, drugim kanale, ponieważ to jest taki moduł, że zawsze telewizja jedna, druga czy piąta te 30 minut w swojej ramówce znajdzie, czy też chętnie pokaże go nauczyciele w szkole, którzy jeśli wygospodarują jedną godzinę w semestrze na pokazanie filmu, to już jest cudem. Jak już ma pokazać, to pokaże właśnie 30-minutowy film, a nie film 100-minutowy, ponieważ nie będzie tych dwóch godzin. No i to takie, co cały czas musimy się kiwać z takimi różnymi no, złośliwościami, uwarunkowaniami. No. Tam pan na końcu, proszę. Brakowało mi w filmie 4 sekundy, żeby pokazać twarz. Ryszard Sawicki, zapamiętałem. Ten, który ginął za mnie. Mordercy trzeba się przy okazji pokazać. Czy pan się boi, że ktoś ma na to zrobić? Ja ich wyłapuję po prostu. Czy żyją, czy nie żyją, znajduję go. No to więc właśnie to jest to, o czym mówimy, tak? Że jednym filmem chce się, żebyśmy opowiedzieli o tym i wszystkim. No. Ale pan wie, jaki jest los tych oprawców? Czy oni zabiorą zabezpieczenie emerytury, czy oni już umarli wszyscy? Czy byli osądzeni w latach 90. Czy pan nic nie wie?
Więc odejdę do tego tematu Inki, tylko powiem, że na przykład kiedyś zacząłem się próbować zmierzyć z tematem kwater łączki, więc właśnie po tym pierwszym etapie zobaczyłem, że to nie jest sposób opowiedzieć, że oczywiście jeden film, który ciągle powstaje i nie wiem, kiedy on zostanie za rok, za dwa czy za trzy dokończony, ponieważ będzie wtedy koniec, kiedy zostanie ostatni żołnierz podziemia tam z tej łączki wydobyty i tam będziemy mogli wtedy jeden film opowiedzieć wszystkim, ale zobaczyłem, że to jest tak na wielu płaszczyznach temat, dlatego zaproponowałem, że to będą cztery części. Pierwsza część właśnie, która kwatera E, którą zrealizowałem. Drugi film opowiada właśnie między innymi, gdzie słyszymy pana Witolda Mieszkowskiego, czy panią Zofię, panią Grażynę Chojecką, która mówi o rodzinie Zapory, czy o innych osobach, czyli opowiadam przez rodziny. Co to dla rodziny znaczyło po prostu pozbawienie ich ojca, męża i tak dalej, i że co to dla nich przez lata jest szukanie tego. Kolejnym filmem miał być i film, który realizuje, film właśnie pokazanie, kim tak naprawdę ci bohaterowie są. I uważam, że to też taki przekrojowy portret, który realizuje i pewnie gdyby może powstawało w innej atmosferze, bardziej przewidywalnej, to ten film miałby swoją premierę właśnie 27 czy 26, powiedzmy w niedzielę, czy w sobotę, przeddzień planowanego właśnie, jak słyszymy ostatnimi dniami, planowanego jednak pogrzebu na Powązkach. Czwarty film właśnie, o którym mówimy, miał być filmem, który również w jakiś sposób powstaje, bo nie jest tak, że nie gromadzę tych prac, tylko realizuje niezależnie historię i to ma być właśnie o tych oprawcach, którzy są. Jednak nie ukrywam, że zaczynam, mówię o takiej kolejności, która jest dla projektu, uważam, bardziej pragmatyczna i uważam, że ważniejsza, że to, co jesteśmy w stanie zrealizować, także pokazanie, uważam, że przez właśnie emocjonalne opowiadanie przez pana Mieszkowskiego, przez synów pułkownika Olechnowicza i inne osoby, które opowiadają, jesteśmy bardziej w stanie z tematem się przebić do opinii publicznej niż do tej grupy osób, która jest bardzo określona i bardziej przygotowana i tak naprawdę nie trzeba już jej tłumaczyć o tych oprawcach. Kolejnym filmem również jest bardziej ten film, który przypomnieć, kim byli ci ludzie, którzy zostali zamordowani, a uważam, że rzecz, która ja nie jestem jakby prokuratorem, nie jestem śledczym Instytutu Pamięci Narodowej, żeby się spieszyć i jakby dopaść tych zbrodniarzy. Mam jakąś tam strategię, że uważam, żeby przywoływać pamięć, odkłamywać tę historię, skutecznie będzie, jeśli będę przez młodych archeologów, antropologów, potem przez dzieci tych bohaterów zamordowanych, przez pokazanie pięknych sylwetek, aż po pokazanie całej złożoności mechanizmu zbrodni. Tak sobie to wydumałem i pewnie w tym tak sobie, żeby te cztery części były. Z tej całej części, jeśli zostanie prace na łączce, zostaną zakończone, więc wtedy też będzie ostatnie kadry, na pewno będą zawierały to, jak prace na tej łączce się zakończy i powstanie pewnie taki miks, który będzie opowiadał jeden zbiorczy duży film, który będzie dopełnieniem. Także zdaję sobie sprawę, że jest potrzeba opowiadania. Chętnie chciałbym, żeby ktoś po prostu w tym temacie się zmierzył. No i mam taką moją wrażliwość i plan jest, że taka jest kolej, żeby powiedzieć. Nie zostało wymienione nazwisko denuncjatora, którego imieniem są nazwane szkoły. No wie pani, też to jest tak. To jest taka rzecz, która jest prawo delikatno i też lepiej, dlatego że... Słowiańska wrażliwość. Wie pani, konsultowałem się więc z historykami, którzy uważali, że taka formuła jest najbezpieczniejsza, tak? Która nie naraża czy mnie, czy osoby konsultantów. No ponieważ żaden historyk nie wyjdzie przed kamerę i nie powie jednoznaczności, ponieważ nie ma takiej widocznie jednoznaczności w tych przekazach, że w nas. No nie wiem, pani teraz idzie przestrzeń i tak dalej.
idzie, przeszedł. Wie pani, to też nie jest do końca, to też nie jest do końca, żebym tym filmem po prostu był prokuratorem. No jeśli ten film, no po prostu pokazane bardziej są mechanizmy, w jakich żyjemy, że osoba, która wydała tę osobę i tak dalej, wydawała tak dalej Białorusi, dzisiaj po prostu osoba mająca właśnie pomnik swój, mająca swoją izbę pamięci. W Narwce każdy sobie łatwo może sprawdzić, kto to jest, ale to raczej nie, znów nie punktowanie i nie rzeczy, tylko raczej pokazywanie opisów sytuacji, w jakiej sytuacji jakby żyjemy. No, a myślę, że to jeśli to jest na tyle ważne, a uważam, że jest, no to też przecież powinno być podjęte przez władze, czy to instytutu, czy lokalnych władz, żeby po prostu taki obelisk usunąć. Ale to po prostu no, to nie jest tylko tam, że w tej Narewce czy w innych miejscowościach. No, po prostu na północnym Mazowszu, z którego się wywodzę, jest po prostu, jest na przykład co dwie miejscowości, jest Gąsocin, którego właśnie szkoła nosi imię pana takiego Majewskiego, osoby, która została po kilku tam ostrzeżenia w końcu zlikwidowana przez oddział ROJA. To dosłownie jest 7 kilometrów od miejsca, gdzie Mieczysław Dziemieszkiewicz w 51 roku poniósł śmierć, więc Mieczysław Dziemieszkiewicz zostaje odznaczony przez prezydenta, komandorio i tak dalej, robi się o nim filmy dokumentalne, fabularne, jest roszony na koszulkach, jest taką ikoną też dla młodego pokolenia, a kilka kilometrów od niego jest właśnie ten utrwalacz władzy ludowej, zagorzały komunista, który przyjeżdżał, zakładał ormo i szkalował patriotów, księżyca, dalej jest patronem. Podobnie jest w miejscowości Gołymin, z którego się profesor Nałęcz wywodzi, i również szkoła, która jest osoba, która jest jakby dawno uznana za osobę, która tworzyła ten system i wprowadzała czerwoną władzę, został zlikwidowany i szkoła nadal nosi imię właśnie pana chyba Gołaszewskiego, jest Izba Pamięci. No i to wszystko jest. No, z jednej strony dzieci składają 1 marca kwiaty dla ROJA, a 1 września jutro będą przysięgać na ideały swojego patrona. No i to jest to takie rzeczy, które filmem tego nie zmienimy. Ja mogę tym filmami jedynie jakby poruszać pewną wrażliwość osób i jakby otwierać te klapki w głowach właśnie przeciętnym mieszkańcom, osobom, które mają się upomnieć o to, tym mieszkańcom tych miejscowości, że żyjemy w jakiejś schizofrenii. No ale no, nie ja jestem władzą wykonawczą, która może te rzeczy jakby tutaj zmieniać. No tyle naszym rolą jest jakby filmowców, żeby pokazywać tę historię. Jeśli mamy w ten sposób edukacyjny, to jednak no, pokazywać to nasza jaka jest prawda, ale no nie jesteśmy władni tego, że możemy jednego czy drugiego patrona szkoły zmienić. Ja już nie mówię o ulicach, bo to jest kolejny temat. No ale no, proszę państwa, znaczy to jest często tak, że właśnie te spotkania bardzo podobnie wyglądają właśnie jak teraz. A dlaczego to jest, a dlaczego tamto? No. To jest taka rzecz, że a dlaczego państwo nie robicie tych filmów? Dlaczego tak mało jest artykułów w gazetach? Dlaczego one się średnia na sali wieku, żeby nikogo nie urazić, jest powiedzmy 60 lat, powiedzmy 55 i teraz no ile osób przez tyle lat pisało, o 20 lat ile pisało osób o tych żołnierzach wyklętych? No, skoro pierwszy pomnik Inki 9 lat temu, no wszyscy mamy po prostu za jakieś grzeszki, które trzeba nadrabiać, te zaległości. No. Dobrze mówię? Brawo, dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za spotkanie. Myślę, że pan Mieszkowski, to myślę, że będąc pana Mieszkowskiego mam przez chwilę. Panie Witoldzie, proszę powiedzieć, ponieważ no, mamy za kilka tygodni, tak, pogrzeb na Łączce. Niech pan powie, jak ta sytuacja wygląda, bo rzeczywiście jest to dla nas kłopotliwe, ponieważ kiedy kilka miesięcy temu, kiedy musiałem ustalić datę festiwalu i tu miałem duży dylemat właśnie, czy ten festiwal jest 24, 25, 26 września i festiwal się kończy w sobotę wieczorem, a następnego dnia, czy będzie odsłonięcie tego Panteonu. No, podjęliśmy próbę, decyzję trudną wtedy, że jednak nie będzie pewnie tego odsłonięcia i wtedy jednak, że ten festiwal robimy, ponieważ no, ciągle było nie wiadomo. No, teraz słyszę wczoraj czy przedwczoraj, że jednak będzie. Panie Witoldzie. Ja na ten temat, co Arek tutaj powiedział, to nie mam nic do powiedzenia, bo od półtora roku nikt ze mną oficjalnie na ten temat nie rozmawiał. Nie będzie rozmawiał. Także nie, to, no to tych kosteczek mojego ojca nie dostanie w niedzielę rano. No dobrze.
tam było 16 tych marynarzy, których przybyło stracono wtedy, tak? O tym mówimy? Nie, nie, nie. Wśród tej 30, która w tej chwili jest planowana przez Kunerta do tego, żeby ich pochować, jest dwóch komandorów. Jest mój ojciec i komandor Przybyszewski. Ale ja mówię, ja wyraźnie powiedziałem już rok temu, że dla mnie pogrzeb może nastąpić dopiero wtedy, kiedy wszystkich tych zwierzchów, tych, co służyli do czerwonej mszy, się stamtąd wyprowadzi. Tylko wtedy możemy tą łączkę, możemy zorganizować ten pogrzeb. Także to tyle. No nie wiem, co to jest panteon, bo ja jestem architektem i dla mnie to raczej jest gołębnik niż panteon. Tak. Dla mnie jest to, no, nie ma takiej tradycji w naszym kręgu kulturowym, żeby chować kogoś na półkach, na regałach. Prawda? Także... To ja mam tyle do powiedzenia. Ja nie wiem, był ten dzień, kiedy to było w marcu, był ten pierwszy dzień, dzięki miałeś tą swoją premierę, tak? 1 marca, tak? No to wtedy była mowa o tym, że nic takiego nie będzie, bo się nie interesuje się tym władza właśnie. A później jakieś pozwolenie na budowę, ktoś tam zadziałał. No nie wiem, zajmuje się tym sekretarz Rady Pamięci Walki Męczeństwa. Do niego się państwo zgłoście, żeby on powiedział. Dla mnie to jest niezły historyk, ale fatalny urzędnik. I tyle. Proszę Państwa, na końcu chciałbym Was zaprosić, rzeczywiście, jeśli nie do Gdyni, ale wiem, że część tej osób na sali bywała w Gdyni i w tym roku też się wybiera, także bym zachęcał, bo rzeczywiście to, co tutaj Maciej mówił, że tegoroczna edycja tego festiwalu jest obszerniejsza. Pokażemy około tam 46 chyba filmów, 19 czy tam 15 będzie słuchowisk radiowych. To nowa rzecz. Od 5 lat, odkąd jesteśmy w Gdyni, mamy ten dział Młody dla Historii, więc oprócz tych filmów młodych twórców będziemy w tym roku robili właśnie konkurs na stylizację modowo. To też jest kolejna taka rzecz, którą chcemy w nową formę pobudzać, nie tyle być nauczycielami tutaj, czy sztuki filmowej uczyć, czy być projektowania uczenia, a raczej jakby poprzez nasze działania chcemy zaktywizować nie tylko tych młodych ludzi, tak brzydko można zaktywizować, nie wiem czy dobre słowo, ale pobudzić do poszukiwania tych historii przez młodych, ale również przez tych świadków historii, którzy jeszcze żyją, którzy mogą dużo nam opowiedzieć i często te historie noszą w sobie i żeby my dajemy tym młodym ludziom taki pretekst, żeby mieli trochę do takiej formuły, trochę zabawy, żeby mieli pretekst przyjść do babci i dziadka, wziąć telefon i powiedzieć, opowiedzieć jakoś kawałek swoich historii i wiem, że jak sami Państwo mówicie, szkoda, że kogoś tam nie nagraliśmy, bo ten był to, mówił to, tego już nie ma, tego nie ma i mając telefony komórkowe, tablety, wiem, że możemy to, te kawałki historii absolutnie udokumentować, ale tak samo poprzez zachęcanie do szukania w domu to, co Pani Grażyna tutaj opowiadała swoją historię, która mówiła w kwaterze E, że w dzieciach kwatery E opowiadała o Zaporze, że jeździła do babci, czyli siostry majora Zapory i babcia otwierała szufladki i pod ceratką było zdjęcie. Było dwóch panów z psem. Dopiero po latach się dowiedziała, że to jest Zapora z Uskokiem, tak? No i myślę, że takich tych szufladek, tych ceratek jest mnóstwo w domach i tylko trzeba po prostu gdzieś zachęcić tych ostatnich żyjących w domu, żeby opowiedzieli kawałki tej historii. No i takimi różnymi działaniami chcemy to zrobić. Ale to festiwal w tym roku, przez to, że mamy to kilka sal projekcyjnych, gdzie równolegle będą pokazy, będą promocje książek, między innymi pan Witold Mieszkowski
Grabowski będzie miał premierę swojej, promocję swojej książki, Kazimierz Krajewski na utraconych pozycjach. No kilka osób będzie, więc zachęcam do tego programu, co tam będzie się działo. Będzie kilka koncertów, będzie wystawa pani Lidii Lwow-Eberle, Andrzeja Dziubka, także to nie tylko filmy, nie tylko dyskusje, panele dyskusyjne, promocje książek, ale również i po dwa koncerty dziennie. Przyjeżdża też parę ciekawych świadków historii. Będziemy po raz pierwszy wręczać, już tutaj nie ma, widzę, tegorocznych laureatów, nagród, które będziemy wręczać, Drzwi do wolności oraz Sygnety niepodległości. Takie statuetki, które przyznajemy w ubiegłym roku po raz pierwszy, były Sygnety niepodległości. To dla osób, którzy jeszcze żyją, a z bronią w ręku walczyli właśnie o nasz piękny kraj, ale również w tym roku przyznajemy takie nagrody Drzwi do wolności dla bohaterów drugiego planu, którzy w okresie szeroko rozumianego okresu Solidarności czy ludzi podziemia niepodległościowego pomagali przechowywać, inspirować do działania, pomagać ukrywać się, bronić w różnych procesach i tak dalej, i tak dalej. Także po raz pierwszy będziemy te nagrody przyznawać. Także to festiwal, który no, nie bez przesady, ale rzeczywiście przyjedzie pani Mirecka Loryś, pani Maria w tym roku, która będzie miała za dwa miesiące 100 lat, także przyjedzie do nas na miesiąc przed setnymi urodzinami. Lidia Lwow, 95 lat, ale i gimnazjaliści, licealiści, którzy rzeczywiście, tam jest bardzo, bardzo gęsto, tutaj koledzy ze sprzętem przyjeżdżają, więc wiemy, że warto przyjechać, bo to jest duża, duża, duża wspólnota, także to nie tylko, tylko rozmawiamy o ważnych rzeczach, ale to jest jakby radość bycia z sobą, no, naszymi sprawami. W tym roku będzie jeden film z Austrii, tylko film, ale też opowiadający o ruchu oporu tam właśnie w Austrii, ale miało być filmy w tym roku z Litwy i z Estonii, ale przełożyliśmy to na duży blok w przyszłym roku, gdzie będzie, ale także że będą filmy, ale opowiadające o polskiej historii, ale nie tak jak było dwa lata temu ten rumuński film czy Znaczy, to jest taka historia, zachwycamy się historią, rzeczywiście no, w tym roku będzie film pokazany nie, w konkursie w Panoramie Urodzono na zamku. To też jakby nie wielka jakaś historia, ale historia porównywalna jakby z historią, która opowiedziała nam na ekranie, ale jeszcze bardziej wzruszająco chyba na scenie, kiedy podczas rozmowy taka rumuńska wirtuoska, która która gra na skrzypcach, wiolonczeli i dopiero w latach 90. się dowiedziała, że zaczęła szukać swoich korzeni, dlaczego urodziła się w domu dziecka, znaczy wychowała się w domu dziecka. No, i się okazało, że jej historia, jej rodziców właśnie takich jak tysiące naszych, że urodzona gdzieś w Karpatach, w lesie. Przez dwa lata z rodzicami w lesie, potem złapana i rodzice zamordowani w więzieniu, a ona oddana do domu dziecka i tak, no i została wykształcona na dosyć profesor właśnie jakiejś tam muzyki jest i rzeczywiście osoba tam znana, no i zaczęła szukać tego. No i to wtedy rzeczywiście był również producent, który opowiedział ciekawą rzecz, że takich filmów, tak cykl cały powstał, kilka filmów w Rumunii, czyli kilka lat temu, czyli to też jest tak jakby ten... I znaczy to się okazuje też, że ja nie tylko powiem, że w Polska może stać się i czy w jakiś sposób nieskromnie nasz festiwal takim miejscem, gdzie opowiadamy o tej polskiej, o tej historii najnowszej kraju właśnie Europy, która była pod panowaniem Sowietów, że powstają te filmy, ale nie ma takiego miejsca, gdzie można robić. I tak naprawdę wartością myślę też jest taką, że te filmy wpływają do nas na festiwal. Oczywiście festiwal z roku na rok się rozwija, ale zawsze z trudem, ponieważ no, jesteśmy bardzo w symboliczny sposób gdzieś tam dofinansowywani, więc to, ale jak przyjedziecie Państwo, to nie będziecie widzieć tych ułomności, bo rzeczywiście myślę, że jest robione tak, no, z pełną parą. Chciałem przypomnieć Państwu, że mamy jakąś rocznicę, 35. rocznicę Solidarności. Solidarność stworzyła swojego czasu swój własny język. Nam teraz takiego języka brakuje i myślę, że ten festiwal, ten nowy język przynajmniej w filmie nam pokaże. Także dziękuję bardzo Państwu za spotkanie. Myślę, że nieraz się mnie nie spotyka, ale zachęcam do przejazdu do Gdyni, kto może. Dziękuję Macieju. Dziękuję Państwu.